Cześć, witam, Kasper Mil, Fan Sportu. Z nami wielki Bu. Patryk, przede wszystkim gratulacje. Nie przesadzajmy, nie? No właśnie, chciałem się zapytać, czy... No bo, kurczę, no, czy jesteś zadowolony z tej walki? Wygrałeś ją, ale wiem, jak to wyglądało. Nie było tam walki. Jak ja mogę być zadowolony? Ja czuję się tak samo pokrzywdzony, jak pewnie widzowie, którzy, wiesz, liczyli na tą walkę, nie? Spodziewałeś się, że tak często Denis będzie na deskach, że praktycznie po każdym ciosie, czy to noga, czy to ręka uderzy... Czy to mój, czy to jego cios, czy nawet brak ciosu? No nie, no ja wiedziałem, że to jest obsraniec, nie? Cały czas mówiłem, jeszcze zanim, jeszcze jak był taki gloryfikowany, że on jest takim wojownikiem, wiesz, no ja i mi podobni wiedzieli, że to jest, wiesz, zwykła pała bez charakteru, nie? Czy wiesz, walczył w Gromdzie, więc to też... O, i 40-0 na ulicy, nie? Nie wiem, no dla mnie to jest, wiesz, kit na, pizza na wodę, fotomontaż, nie? Dla mnie to jest nikt, nie? Na ten moment oczywiście, no ale... Po prostu, wiesz, to nie jest zależne ten czy inny moment, nie? Bo można być przygotowany lepiej czy gorzej, ale tam jest wyprucie z jakiejkolwiek godności, nie? To nie ma różnicy, to nie mówimy tu o formie przygotowania fizycznego, nie? To po prostu jest brak kręgosłupa moralnego, nie? No tak, rozmawiał z nami, z mediami i powiedział, że po prostu głowa mu nie dojechała, że nie wie, co się z nim dzieje w klatce, że na ulicy jest zupełnie innym gościem. Jakiej ulicy? Kurwa, przecież to jest podrabianiec lis farbowany, nie? Za każdym razem o tym mówiłem i dalej to będę... Nikt normalny się pod tym nie podpisze, więc wiesz, jak na panelu jego kolega wyszedł z pretensjami do mnie, że jak ja mogę tak mówić, no to ja bym chciał teraz wysłyszeć jego zdanie, nie? No właśnie, jakie dalsze plany? No bo ten pojedynek zakończony zwycięstwem, no ale jak mówisz, nie jesteś zadowolony. Wcale ci się nie dziwię, bo pewnie długo się przygotowałeś do tego pojedynku, czy niedługo? Miesiąc, nie? No to wcale nie tak długo. Miesiąc z hakiem, późno się o nim dowiedzieliśmy, nie? Ja też byłem takim mocno, wiesz, dlatego ani i ta waga jest dość wysoka i wizualnie nie jestem przygotowany. Skupiałem się, wiesz, na tlenie. Musiałem odrobić lekcję z kopania, a finalnie chyba tylko raz udało mi się go kopnąć i no kurwa, no kpina, no. A twoja idealna waga, w której się czujesz, to? 126 kilo. No to tam jest 6, 5 kilo. Dużo różnicy. Jak te, jak jest 13, nawet jak łamie te 130, 129, to już nie wiem, czy mentalnie czuję tą różnicę, czy faktycznie odczuwam pod względem kilogramów, ale zupełnie inaczej pracuję na nogach, nie? No ale chyba Denis poczuł respekt, bo jak też właśnie rozmawiałem, to powiedział, że nie, tu nie było u mnie żadnej kontuzji, ja tutaj szacunek cały czas dla wielkiego, bo on wygrał zdecydowanie i tak dalej, więc akurat tutaj faktycznie zachował się jak powinien. Tak, dlatego, że stałem obok, nie? Jakby mnie tu nie było, to pewnie by był bardziej wyszczekany, nie? To samo już mówiłem na panelu, że on jak ja jestem, to on jest grzeczny i potulny, a jak wystarczy, żebym wyszedł za róg, to będzie wyszczekany, bo charakterniak z ulicy, nie? No nie, no, podła menda, nie? No powiedział, że robi sobie przerwy po tej walce, także nie wiem, czy nie zniszczyłeś Denisowi kariery w tym momencie. Czy myślisz, że to pizza wodę? Nie wiem, ja mam kilka innych powodów, dla których nie będzie się bił na następnej gali, ale chyba jeszcze nie mogę o tym mówić. Jasne, wracasz, tak jak wróciłeś, czyli zwycięstwem, ale co dalej, Patryk, no bo umówmy się, kurczę, jakiego by przeciwnika byś sobie teraz życzył, bo ja się bardzo nad tym dzisiaj zastanawiałem. Oglądałem twoją walkę bardzo uważnie i tam naprawdę aż mi szkoda było, że ta walka tak się toczy, bo ja widziałem, że tam, cholera, jest ten power. No wiesz, ja już w ringu przy końcu walki w kilku wywiadach nie chciałbym nadużywać nazwiska, bo wiesz, bo to już nawet dla mnie się robi trochę nudne. Co na federację? Ja jakbym chciał być najemnikiem. Każą, dobrze zapłacą, to jestem, nie? Adekwatne pieniądze do przeciwnika i nie trzeba mnie długo namawiać, nie? A idealna formuła, w jakiej chciałbyś się sprawdzić? Bo to, nie wiem, czy to była idealna formuła dla ciebie. Nie, ja wiesz, jeżeli z takimi wszechstronnymi sportowcami, to wolałbym boksować. Zresztą jakbym mnie wypchnęli pod siłego, to raczej bym chciał już wtedy mieć jakiś atut z parteru. Jeżeli jest mistrzem boksu, to chciałbym szukać jakichś, wiesz, alternatyw do przeżycia, nie? Ale no, eksperymentujmy. No jak mogę być formą najemnika? Każą, to się wepchnę, to chyba rano mówiłem, nie? Dobrze zapłacą, wejdę pod pociąg, nie? No tak, to mówiłeś dokładnie takie słowa. Oczywiście w cudzysłowie, żeby nie było, no. Także... Kogo nazwiemy pociągiem, no nie? Tak, no ale w tym przypadku ciężko nazwać kogoś pociągiem przy 130-kilowym gościu. Więc Patryk, no i pytanie do ciebie, jakie teraz plany w nowym roku? Co zamierzasz jakiś osiągnąć swój szczyt? 3 walki, 4 walki, czy to w ogóle na ten moment się nie liczy? Cały czas będziesz chciał być w treningu, czy robisz sobie
sobie przerwę po tych krótkich, bo krótkich przygotowaniach? Nie, no, sport to wiesz, ja nie jestem rasowym sportowcem. Ja jestem jakimś takim, widzisz, trochę frikowym najemnikiem. Biokiem takim? Biokiem. Każą, jest termin, to wtedy mam, wiesz, mam pretekst, czy pretekst do tego, żeby móc z domu wychodzić na salę i tyle czasu poświęcać, bo jak już jest termin, to się przygotowuje sumiennie. A wiesz, ja jestem praktycznie świeżym ojcem. Niedawno moja córeczka miała rok i wiesz, to bardzo cierpi, takie przygotowania bardzo nadwyrężają relacje w domu, nie? Wiesz, żona nie ma wychodnego za bardzo, cały czas musi siedzieć z dzieckiem, wiesz, ja dziecko widzę rano około pierwszego treningu i jak wracam między treningami czy zajęciami, więc no wiesz, ona drugi raz nie będzie już w tym wieku, nie? Drugi raz nie będzie miała roku, prawda? Tak, więc chciałbym się też tym nacieszyć, chciałbym być dobrym ojcem. I to jest dla mnie priorytet. Nie, reszta to są, wiesz, tylko rzeczy materialne i poboczne, nie? Czyli rozumiem, że nowy rok, nowe postanowienie, więcej czasu spędzać z córką i z żoną. Zdecydowanie. No muszę, wiesz, no teraz mamy czas, widzisz, zaraz stąd lecimy ze znajomymi na spa, na termy. Trochę odpracujemy ten właśnie czas rodzinny i zobaczymy, co dalej. Nie? A jak ogólnie oceniasz tą galę, na której dzisiaj wystąpiłeś? Bo no wiemy, trochę krytyki spadło przede wszystkim na Natana, o którym dzisiaj gadaliśmy. Spodziewałeś się, że to się tak skończy? Bo ja chyba nie do końca. Ja gali nie widziałem. Wiesz, no tak, ja bym się rozgrzewałem, kurde, no. Byłem skupiony mentalnie. Kurde, później, wiesz, byłem w szatni i przyszedłem tu, więc... No ja o gali wiem tyle, co z no dobrze, nas. Ale nie uważasz, że taka dezercja, bo to była dezercja, to już lekka przesada i to naciąganie nas, widzów i wszystkich dookoła. Tak, uważam, że dwóch ciekinierów powinno oddać wypłaty na cel charytatywny. Nie wiem, jakiś sondaż może wśród kibiców, jak już, wiesz, zostali naciągnięci przez tych dwóch jełopów na, wiesz, na te kupno PPV-ki, to no to powinno być jakoś szczytnie przeznaczone, wiesz, były święta, może komuś pomożemy, bo no bo kurde, cierpimy przez to my wszyscy, nie, bo my się przygotowywaliśmy, chcemy godnie reprezentować federację, dawać show i ucieszyć widzów, a przyjdzie dwóch. W sumie, jeżeli Natan wyjdzie sam z inicjatywą oddania tych pieniędzy na szczytny cel, to wyjdzie jako bohater, bo tak naprawdę sparodiował to, co zrobił Denis, nie? Więc on jeszcze może się tu wybronić, nie? Faktycznie, jeżeli wyszedłby z inicjatywą, zrobiłeś pajacu taki numer, zrobiłem to specjalnie i oddaję pieniądze, to wyjdzie bohaterem, nie? No jakoś, może masz rację, może tak się faktycznie stanie, ale faktycznie troszkę ucierpieliśmy wszyscy przez ten incydent na końcu gali, bo sama gala, no takie mocne 7 na 10, dużo fajnych pojedynków. Ja to cały czas ubolewam na tym, że jednak Denis się nie postawił, bo chciałem cię zobaczyć po prostu, wiesz, na pełnej agresji, na pełnym powerze, na pełnej wkurwie. No tak było, nie? No, ale wydaje mi się, że jak już się mentalnie przygotowałem, się tam krzyknąłem parę razy za sceną, kurde, to już widziałem, że Denis chyba nie chce iść do ringu, nie? No co, wyrwałem chwasta, nie? No i tym pięknym akcentem życzymy ci przede wszystkim, Patryku, jaka cała redakcja nasza, wesołych świąt. Bo ja to... Ty też dostałeś głowę? Też, dostaję głowę mentalnie, kurwa. Szczęśliwego nowego roku, no i wszystkiego tak dobrego, zdrówka przede wszystkim. No i co, rośnij dłużej. Pozdrawiamy. Cześć.